Cześć. Pojawiła się niedawno właśnie taka wersja beta softu Bokulona 820, w zasadzie beta 2. Nie wiem do końca, co ona tutaj robi, ale udało mi się wgrać do mojego sprzętu. A mówię, że udało mi się, bo miałem troszkę problem. Tak jakby ktoś gdzieś kiedyś miał podobne problemy z niemożliwością grania oprogramowania, proponuję zwrócić uwagę na rozszerzenie pliku, a dokładnie na wielkość literek. Z małymi literkami nie wchodzi, jak się je zmieni na duże literki, to wchodzi. No co, no to teraz trzeba spróbować, jak to działa. Czy będą jakieś problemy z ładowaniem, z rozładowaniem, czy nie będą. Także spróbuję zrobić taki mały teścik na moim akumulatorze testowym 45 Ah wapniowym. Czyli robię tryb rozszerzony, bo tutaj w zasadzie wszystko mogę sprawdzić. I ustawiam sobie akumulator 12 V, coś tu chyba próbowałem już zrobić. Pojemność 45 Ah. Ustawiam akumulator 12 V 45 Ah. Na pierwszej pozycji są parametry ładowania, zaryada ładowania. Więc tak. Tryb ładowania włączony. Tak, ma być włączony. Ładowania wstępnego nie chcę. Ładowanie zasadnicze. No to ja daję tutaj maksimum i maksimum prądu dla tej pojemności. Nie zależy mi specjalnie, że jakimś ekstra idealnym ładowaniu. Chcę szybko. W 16 godzin zapewne się wyrobi bez asymetrii, ale kończymy z prądem 0,2 A. O, to jest dość ważne. Zobaczymy, jak to będzie potem może na wykresie wychodzić. Dodatkowego ładowania nie ma, ale parametry rozładowania. 3 A się zgadza, max minimalne napięcie 10,2 sobie daje. Akumulator jest co prawda już rozładowany prądem 16 A, więc to pójdzie szybko. A, przy okazji troszkę głębiej się akumulator rozładuje, więc w sam raz. Czyli mam ustawione parametry ładowania, rozładowania, ilość cykli. Na tej pozycji mamy ilość cykli, ładowanie, rozładowanie 4 można dać. No ja zostaję przy jednym, bo tylko tyle będę robił. Pauza w minutach między ładowaniem a rozładowaniem. A niech sobie minutka zostanie. Jest gotowe. Tylko nacisnąć przycisk Start, ale przygotowuję sobie jeszcze kartę pamięci do zapisu loga. Dobra, na rejestratorze czas wystartował, więc startuję kulona. No i tak sobie to leci. 12,3 minus 3 A na początku. Rejestrator podobnie pokazuje. Kulą w tej chwili pokazuje 12,2 i minus 3. No to mam 12,10, 1,1. Nawet chyba kabli nie kalibrowałem, więc jak najbardziej jest dopuszczalne. Prąd praktycznie idealnie minus 3 na początku rozładowania. No zobaczymy, co będzie dalej. No i Kulon 820 sobie pracuje na nowym betasofcie 114 i chyba na razie nie widzę problemów. Jest na etapie 15 V, 7,8 A już, 11 i na okrągło i pół ampero godziny udało się władować przez 3 godziny. Tak to wygląda na rejestratorze, 15,37. Czyli nawet więcej jest na wyjściu niż kulon pokazuje. No ciekawe. Jakaś kalibracja jest czy coś? Prąd 7,6 na kulonie, 7,8 na rejestratorze. No także też nie jest ideo, ale nie jest źle. 11,5 Ah pokazuje kulon. U mnie pokazuje 6,6 Ah, ale tu akurat nie jest błąd, bo
Mój rejestrator liczy łącznie z ładunkiem wyładowanym, więc tu jest, można powiedzieć, już tyle na dodatku ponad to, co zostało wyładowane wcześniej. To potem na wykresie będzie można zobaczyć, jak to wyglądało. W każdym razie tutaj to nie jest błąd, tak ma być. Czas 3 godziny na kulonie na rejestratorze. Tu jest 3.00, 3.00. Także idealnie się wszystko zgadza czasowo. No cóż, zobaczymy, co z tego wyniknie. Pewnie słychać, wentylator dość mocno kręci. Także nie powinien się w tej chwili, przynajmniej według mnie, ten kulon przegrzać. Ale mam też z podmienionym tranzystorem, więc nie wiem, co się stanie w egzemplarzach, które mają słaby ten tranzystor. No generalnie działa chyba na pełnych obrotach. No zobaczymy, co dalej. No i kulon widzę, że jest już na finiszu. Mija 9 godzina ładowania. V, 0,4 A. Przypomnę, że jest to na nowym eksperymentalnym softie w wersji 114 Beta 2. 15,7 V, 0,4 A. Patrzmy na rejestrator. Wszystko się zgadza, bardzo ładnie tutaj jest napięcie, prąd, czas. Chociaż czas widzę, że się rozjechał już o 2 minuty. Ale też jest optymistyczna ilość władowanych amperogodzin do akumulatora. Pierwotnie tyle zostało z akumulatora wyładowane, czyli praktycznie 11,5 Ah. I tyle, przynajmniej tyle powinno być władowane. Według kulona jest władowane 18,9, a według rejestratora 14,5. Ale właśnie, tutaj ta różnica wynika z tego, że rejestrator najpierw odejmował te amperogodziny w czasie fazy rozładowania, a kulon tego nie ujął, więc dlatego jest mniej. Dobrze, na tą chwilę na razie wydaje się, że wersja beta tego softiku działa poprawnie. No i takie małe podsumowanie powiedzmy po instrumentach, to co widać na wyświetlaczach. Kulon twierdzi, że władował 19,6 Ah. Przy czym wcześniej było wyładowane, no tak częściowo, 5,1 Ah. No, ale wcześniej, jeszcze przed tym, co wyładował kulon, było wyładowane 11,5 Ah przy dużym prądzie, prądzie 16 A. No a tak to wygląda z mojego rejestratora. 15,3 Ah zostało władowane, pomijając to, co wcześniej zostało wyładowane, czyli 11,5 było wyładowane dużym prądem, 5,1 zostało wyładowane mniejszym prądem, więc to w zasadzie 16,5 amperogodziny. A ładowarka w tych ustawieniach z takiego rozładowania władowała 15,3 według mojego rejestratora. No ale 19,6 według swojego algorytmu liczącego te pojemności. Jestem już po wszystkim, po rejestrowaniu tego, co wcześniej poustawiałem. No i myślę, że tutaj na wykresie troszeczkę się wyjaśni z tymi prądami, z tymi napięciami, ładunkami i tak dalej. Mój rejestrator pokazał trochę mniej zliczonych amperogodzin niż pokazał kulon. Kulon tam coś, powiedzmy, na okrągło około 19. Mój
około 15, tam z ogonkiem jeden i drugi. I z czego to wynika? No, na wykresie bardzo ładnie widać. W momencie rozpoczęcia ładowania, czyli tutaj w tym miejscu, ilość zliczonych amperogodzin w moim rejestratorze nie była 0, tu jest zero, pozioma linia 0, tylko była na poziomie tam około minus 5. Czyli najpierw sobie zliczył ładunek wyładowany w tej początkowej fazie, w której kulon 820 wyładowywał akumulator prądem 3 A i z tego momentu startował ładowanie, więc do końcowego wyniku tak naprawdę trzeba by dodać tą wartość, tu minus 5 na okrągło, tam było chyba minus 5,1 według kulona, no bardzo, bardzo bliska wartość, więc wszystko można powiedzieć się fajnie składa. Tu jest, nie ma 15,5, może 15,4, więc do tego 15,4 powiedzmy dokładamy 5 i mamy 20,4 amperogodziny władowanej w tym procesie, w prawidłowym procesie ładowania. I od taka zagadka została, myślę, wyjaśniona. Porównując do jakichś tam wcześniejszych wersji udanych bądź nieudanych tego kulona, tutaj nie widzę jakichś problemów. Zadałem prąd rozładowania minus 3 A, tyle jest. Zadałem prąd ładowania 9 A, tyle jest. Napięcie 15,6 chyba miało być. Jako że nie robiłem kalibracji przewodów, kalibracji kabli, a zamontowane kable nie są oryginalne, więc drobna różnica, jakieś tam 0,1 V, czy może i więcej nieco, może wynikać właśnie z braku tej kalibracji i jestem praktycznie przekonany, że po kalibracji będzie to dużo, dużo lepiej. Także jeśli chodzi o rozładowanie, prąd stabilny. Jeśli chodzi o ładowanie, prąd również stabilny. Nie widzę tu jakichś już odstępstw od tego, co było wcześniej. Nawet dla kulona, nie wiem, 912. Chociaż tam ta stabilność prądu jest trochę na wyższym poziomie niż tutaj. Widać tu jakieś takie małe coś i na napięciu, i na prądzie. Więc w tym momencie chyba kulon albo przestawiał jakiś algorytm ładowania, albo coś. Ale to jest w zasadzie zauważalne i na kulonie 912. Do pewnego momentu ładuje według jakiejś tam jednej krzywej, potem przechodzi w drugą i chyba nie ma odwrotu. Krzywa napięciowa ładowania bardzo przypomina tą krzywą z kulona 912, czyli do pewnego momentu jest stały prąd, a ten moment wcale nie jest tym momentem, w którym napięcie już osiągnie wartość tą końcową maksymalną. Ona jest jakimś tam ułamkiem tego, co ma być. Końcowe napięcie, które osiąga ładowarka, jest dopiero pod sam koniec. No, oczywiście w połowie i nieco wcześniej ono już jest bardzo, bardzo bliskie, ale tak naprawdę jest ono osiągalne pod sam koniec ładowania. Prąd też bardzo, bardzo ładnie się tutaj zmniejsza. Te dane nie są jakoś tam specjalnie filtrowane czy coś, to jest, można powiedzieć, na żywca online spisywane, rejestrowane, więc stabilność jest dobra. Jeśli chodzi o profil ładowania, o krzywę ładowania, moim zdaniem jest dobrze. Tak, w sprawach technicznych wentylator działa automatycznie i w momencie tych dużych prądów chyba działał pełną mocą. Nic się u mnie nie działo, także nie wiem, na czym ma polegać ta modyfikacja zabezpieczająca ten tranzystor w przypadku ładowarek, które nie mają przerobionych i wymienionych tych tranzystorów. No to dobra, pod kątem algorytmicznym nie widzę tutaj jakichś problemów. Myślę, że to, co się ustawia, prądy, czasy, napięcia, to jest dobrze odwzorowane. Jeszcze tak patrzę, czy na tym wykresie jestem w stanie dostrzec, przy jakim prądzie się ładowanie zakończyło. Tu jest 1. Działka jest podzielona na 4, więc 0,25 A, powiedzmy, na jednej kreseczce. Na tyle, co widzę na wykresie, można chyba stwierdzić, że przy 0,25 A się wyłączył i przeszedł w tryb podtrzymania. Założone było 0,2 A, więc bez wchodzenia w szczegóły, tym bardziej, że akurat przy tak małych prądach i mój rejestrator też może się tam pomylić. Nie jest to przyrząd laboratoryjny, więc stawiam, że wszystko jest ok. Dobra, dziękuję za uwagę. Może coś jeszcze, jak jeszcze coś ciekawego się pojawi, to będę dawał znać. Na razie.